Jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona, dotyczy sposobu składania wniosków na wyłącznie elektroniczne. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że nabór prowadzony online jest w zupełności satysfakcjonujący, a wypełnienie wniosku zajmuje średnio 6 do 7 minut. Ponadto czytamy, że w przypadku prowadzenia naboru w formie papierowej i elektronicznej istnieje obawa, że nie będzie możliwości zapewnienia osobom aplikującym właściwej kolejności wniosków. Wprowadzenie wyłącznie możliwości złożenia wniosku online jest również związane z trwającą pandemią. Zapytany o zmianę w sposobie składania wniosków, radny PiS Dariusz Wójcik mówi, że jest to jedynie zmiana techniczna. Jeżeli prezydent uważa, że wszystkie osoby, które będą się starały o to mieszkanie, poradzą sobie z tym, to okej, ja tutaj nie mam nic przeciwko temu, ale myślę, że warto było wpisać punkt, w którym osoby, które nie wiem, nie potrafią obsługiwać komputera, bo takie osoby też się zdarzają, właśnie, żeby po prostu im pomóc w urzędzie i taki wniosek złożyć. W nowym projekcie uchwały zniknąłby również zapis dotyczący wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Usunięcie tego zapisu ma za zadanie nieograniczanie dostępności mieszkań dla osób niespełniających kryterium dochodowego, warunkującego przyznanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaty do czynszu. Jak wynika z uzasadnienia, weryfikacja dochodów najemców ma odbyć się na dalszym etapie, na poziomie badania przez BGK zdolności czynszowej oraz kwalifikacji do otrzymania dopłat. Pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu i tak będą mieli najemcy kwalifikujący się do otrzymania dopłat do czynszu. Czytamy w uzasadnieniu. Jeżeli chodzi o ten wkład finansowy, to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo na przykład znajdziemy osobę, która zarabia potężne pieniądze i ona skorzysta z tego mieszkania. Uważam, że jednak kryterium dochodowe powinno być wprowadzone i powinno obowiązywać. Nowum ma być także wprowadzenie dodatkowych punktów dla osób posiadających wkład oszczędnościowy, gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 roku. Za to najemca ma uzyskać 3 punkty.